Dobro i zło są jak cholerne węże. Splatają się ze sobą tak ciasno, że człowiek nie potrafi ich rozróżnić, dopóki obu nie zastrzeli. Tyle, że wtedy jest już za późno. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, zimowy, lutowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Bardzo lubię, kochani, książkowe odkrycia, literackie zaskoczenia, takie książki, które gdzieś mi kiedyś przeminęły z wiatrem, a które po latach wracają na mój horyzont, no i właśnie sprawiają nie lada radość, nie lada zaskoczenie. Takim odkryciem właśnie okazała się być jakże poruszająca opowieść o tym wielkim pragnieniu, równie wielkiej rozpaczy i o tej jednej decyzji, która wywołuje ten niekontrolowany wir wydarzeń. Przed Wami Światło między oceanami, Emel Stedman, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. I to jest, kochani, wznowienie tego tytułu, tym razem w serii wydawniczej, która pojawiła się na Wielkim Buku nieraz, czyli mówię tutaj o piątej stronie świata właśnie od wydawnictwa Albatros. I nie wiem, kochani, czy pamiętacie, ale w tej serii pojawiła się już na Wielkim Buku wysepka Andrei Levy. Pojawiły się również Kantoras Karoliny de Robertis i również Karoliny de Robertis, bogowie tanga, o których opowiadałam Wam w zeszłym roku. Teraz do tej serii dołącza właśnie Światło między oceanami. Jest to wznowienie tej powieści, tak jak już powiedziałam. I dołączają również jej wyjątkowi, odważni bohaterowie, którzy walczą o swoje miejsce na Ziemi. Po przebudzeniu trafia do świata pełnego wiatru, fal, światła i mechanizmów, które podtrzymują płomień i obracają światło, utrzymując je w ciągłym ruchu. Gdyby tylko mógł uciec wystarczająco daleko, z dala od ludzi i wspomnień, czas uleczyłby rany. Tom Sherburne jest jednym z nielicznych weteranów Wielkiej Wojny, którym udało się przeżyć ten konflikt i móc powrócić na rodzinną australijską ziemię. Męczą go jednak koszmary, męczą go wspomnienia, on szuka ciszy, szuka ukojenia. Decyduje się więc na pracę latarnika na maleńkiej wyspie u wybrzeży Australii. Wkrótce również poznaje młodziutką, błyskotliwą, pełną marzeń, pełną pasji i namiętności dziewczynę. Isabel wychodzi za niego za mąż i dołącza do niego na wyspie właśnie, by teraz wspólnie mogli razem budować rodzinę. Ale parę spotyka rozpacz, spotyka zawód, być może nigdy nie będą mogli mieć dzieci. I wtedy, po kolejnym tragicznym poronieniu, na ich wyspie pojawia się łódź, a w łodzi ciało mężczyzny i noworodek. Maleńka dziewczynka, która z miejsca od razu staje się dla Isabel wszystkim, staje się jej nadzieją. Wtedy Tom podejmuje decyzję, która odmieni wszystko. Być może pod innym piórem ta opowieść mogłaby okazać się ckliwa, mogłaby okazać się naiwna, mogłaby mieć inny posmak zupełnie, jednak pod piórem australijskiej pisarki Emel Stedman okazała się być bardzo wyważona, a także pełna zawiłości, przede wszystkim zawiłości i konfliktu, jaki się tu pojawia, i mówię tutaj o konflikcie moralnym. Co jesteśmy w stanie poświęcić w imię szczęścia tej drugiej, tak kochanej osoby? Czy jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje swoich decyzji, swoich czynów? Czy to, co tak dobre, to, co tak piękne, może przynieść rozpacz, smutek, zło? Światło między oceanami jest opowieścią o zniszczeniu, które przychodzi pod maską tej największej możliwej radości. O destrukcji wewnętrznej, o destrukcji moralnej, o poświęceniu własnych zasad w imię miłości, w imię oddania, o pragnieniu i o potrzebie tak wielkiej, że przesłania wszystko inne, o instynkcie, który jest silniejszy, po prostu. Instynkcie, którego nie sposób jest pokonać racjonalnym myśleniem. Autorka poprzez skomplikowane zagadnienie moralne bada decyzje i konsekwencje tych decyzji. Pozwala nam również bliżej przyjrzeć się ludzkiej naturze w tej emocjonalnej opowieści o miłości, o stracie i o tych zatartych granicach między dobrem a złem. To, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie w tej opowieści, to jest, słuchajcie, lokacja. Lokacja, jaką jest przede wszystkim wyspa. Wyspa, która miała być azylem, która miała być zaciszem, miała być schronieniem dla weterana wojennego. No właśnie.
miała pozwolić mu oderwać się od jego koszmarnych wspomnień, a stała się na chwilę miejscem niemal magicznym, miejscem jak z baśni, jak z legend. Stała się miejscem takim oderwanym od szarej rzeczywistości. Bo to właśnie tutaj, na tej wyspie, młoda, tak beztroska przecież kobieta, traci nagle punkt zaczepienia. Traci całkowicie radość życia, by nagle znów ją odnaleźć. By odnaleźć i poczuć magię, by poczuć to prawdziwe błogosławieństwo, jakie ją spotkało. Teraz ona wierzy, że wyspa, jej wyspa, pozwoli jej się znowu schronić, pozwoli jej się ukryć przed całym światem i przed konsekwencjami swoich wyborów. Pozwoli też spełnić to największe, niemożliwe do zrealizowania marzenie o macierzyństwie. Pozwoli jej wreszcie stać się bohaterką jej własnej baśni. Przynajmniej do tego czasu, gdy ten prawdziwy świat i jego zasady nie staną na brzegach owej wyspy. Wtedy właśnie ta idylla przekształci się w ciemną otchłań. Wtedy okaże się bowiem, że wyspa jest tylko zwykłym kawałkiem skały i piachu, a światło jest niczym innym jak tylko sztuczną lampą. I powiem Wam, że podczas lektury Światła, którego nie widać, można poczuć ogromne wzruszenie. Można poczuć również ciężar tego dylematu moralnego, jaki przedstawia nam autorka. Co więcej, można również poczuć takie rozerwanie pomiędzy zrozumieniem a potępieniem dla naszych bohaterów. Emil Stedman bowiem, słuchajcie, nie daje nam tutaj oczywistych odpowiedzi. W zamian otrzymujemy przejmującą, poruszającą serce opowieść o właśnie tych największych dylematach moralnych, o decyzjach, które zmieniają i potrafią obrócić życie w pył. To historia zresztą bardzo żywa, pełna takich surowych emocji, pełna też skrajności, pełna kontrastów. To w ogóle jest taka opowieść, która stawia bardzo niewygodne pytania i każe nam po prostu zastanowić się nad tymi moralnymi granicami, które jesteśmy w stanie przekroczyć w imię właśnie tej wielkiej miłości, tego poświęcenia. Na koniec dodam tylko, że ogromnie się cieszę, że ta książka na mnie poczekała, że właśnie znalazła swój czas, że miałam szansę poznać tę historię dopiero teraz, dlatego że ja ani nie czytałam poprzedniej edycji książki, ani też nie oglądałam filmu, więc teraz po lekturze właśnie nie pozostaje mi nic innego, jak zapoznać się również z ekranizacją. A ja razem z wydawnictwem Albatros zapraszamy Was do udziału w konkursie Światło między oceanami Emil Stedman do wygrania właśnie. A pytanie konkursowe brzmi: z czym lub z kim kojarzy Wam się Australia? Z czym lub z kim kojarzy Wam się kontynent australijski właśnie? Słuchajcie, no do wyboru, do koloru, bo skojarzeń może być moc, moc i jeszcze trochę. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień. Potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na w społecznościach YouTube. I pamiętajcie, że również możecie odpowiadać na pytanie konkursowe pod postem na blogu. Jak ogromnie spodobała mi się miejscówka tej powieści. Słuchajcie, Janus Rock, czyli ta maleńka wysepka między oceanami właśnie tymi tytułowymi, dlatego że to jest, słuchajcie, wysepka pomiędzy Oceanem Spokojnym a Oceanem Południowym. Nowość, nie wiedziałam, że jest Ocean Południowy, ale tak, Australijczycy właśnie dzielą tamte wody terytorialne. Ogromnie mi się spodobało to miejsce. Miejsce, które jest tutaj właśnie azylem i schronieniem, a jednocześnie staje się takim miejscem osobistej baśni. Osobistej baśni dziewczyny skrzywdzonej, dziewczyny zrozpaczonej, dziewczyny, której przyszło walczyć tak naprawdę samej ze sobą, z własnym ciałem, z własnymi niemożliwościami. O, w ten sposób może to powiem. Ogromnie robi również wrażenie dylemat moralny, który przedstawiła tutaj Emil Stedman. Z jednej strony nie sposób tutaj nie wzruszyć się losami bohaterów, ale z drugiej strony również nie sposób ich nie potępić, tym bardziej gdy dostrzegamy, w jakim kierunku idzie właśnie ta historia. Zresztą nieprzypadkowo autorka również przedstawia swoich bohaterów w sposób bardzo kontrastowy i niejednoznaczny również, to znaczy, że nie daje nam jednoznacznej oceny, nie daje nam jednoznacznych odpowiedzi, to do nas należy właśnie ta decyzja. Z pewnością jest to powieść bardzo poruszająca,
pouczająca, wzruszająca, nie dziwię się, że tak wielu z Was mi ją polecało. Kochani, tak jak powiedziałam, Światło między oceanami dołącza do piątej strony świata, czyli tej serii wydawniczej właśnie wydawnictwa Albatros. Możecie również poczytać o świetle na blogu Wielkiego Buka, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!